Dobrze już wiesz, że kredyty frankowe to był szwindel, ale czy może być coś jeszcze większego? Co nieuczciwego robią banki przy kredytach gotówkowych i konsolidacyjnych? Czym jest sankcja kredytu darmowego i kto, jak może z niej skorzystać? Zapraszam! Przyznam szczerze, że długo Czekałem na nagranie tego odcinka, czekałem na odpowiedni moment, żeby pokazać Wam coś, co w moim odczuciu bije temat kredytów frankowych na głowę. Dotyczy to prawie 8 milionów kredytów. Dotyczy to, licząc prosto, że często dwie osoby biorą kredyt około co trzeciego Polaka w tym kraju. Być może zastanawiasz się, czy może być większy szwindel niż szwindel frankowy. Zobaczymy. Ale prawdopodobnie może być. Dziś porozmawiamy moi drodzy o czymś co w internecie ostatnio dosyć hula, a rozpracujemy sobie to na czynniki pierwsze, czyli tak jak lubisz, bo właśnie dlatego obserwujesz ten kanał, że sprawnego na nasze prosto i po ludzku rozmawiamy o rzeczach finansowych, rzeczach prawnych, które dla wielu z nas są po prostu trudne. Sankcja kredytu darmowego. Co to jest sankcja kredytu darmowego, jakich kredytów to dotyczy, kto może z tego skorzystać i co to może dać i dlaczego w ogóle ktoś miałby mieć kredyt za darmo. Zaczynamy. Podstawą takich roszczeń jest ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku, która dokładnie reguluje to, jak powinien być skonstruowany kredyt, od czego bank może naliczać swoje wynagrodzenie, jakie ma obowiązki jako kredytodawca itd. itd. Wydawałoby się, że temat kredytów frankowych powinien już bankom dać się wystarczającą nauczkę, bo taka przecież jest też idea Dyrektywy 93.13, żeby banki, dostając po łapach za to, że są nieuczciwe, następne umowy robiły uczciwie. Czy banki wyciągają takie wnioski? Nic bardziej bylego. Temat, o którym za chwilę porozmawiamy w szczegółach, bo pokażę Ci trzy przykłady umów bankowych i tego, co banki dokładnie nieuczciwego, niezgodnego z ustawą tutaj Robiły i cały czas robią, bo część tych wzorców umownych w dalszym ciągu obowiązuje w wielu bankach, to wszystko bierze się właśnie z tej ustawy z 2011 roku. Dotyczy to kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o sytuację, w której bank udzielając ci kredytu nalicza sobie prowizję oraz ubezpieczenie. Które często przy tych kredytach gotówkowych potrafiły nawet stanowić 1 trzecią kwoty udzielonego kredytu. Pokażę taki przykład. I teraz ten bank, bardzo często sprzedając Ci pośrednik finansowy czy sprzedając to pracownik banku, mówił: No, nie muszą Państwo tego wykładać, my to doliczymy do kapitału. I okej. Okay. Natomiast bardzo często zarówno ubezpieczenie jest wynagrodzeniem banku, bo często sprzedają to poprzez spółkę, która jest ich w ich grupie kapitałowej, więc stanowi to dodatkowo marżę banku i prowizja jest zarobkiem banku. I teraz te dwie rzeczy ubezpieczenie i prowizje wrzucone do zadłużenia powiększały Twój dług. I teraz nie od tego, ile fizycznie dostałeś pieniędzy na rękę, liczono wysokość raty i odsetki, co najważniejsze. Czyli znowu zarobek banku, tylko powiększano tą kwotę po to, żeby Twoja rata była większa, i odsetki naliczano dokładnie od tej kwoty. Zobaczmy trzy przykłady. Pierwszy przykład takiej umowy to umowa m banku. Zobaczcie, jest to umowa kredytu gotówkowego i tutaj co zasługuje na uwagę, rodzaj kredytu i jego kwota. Kwota kredytu to 66 594 zł. Co robi M-Bank? jest moim ulubieńcem, jak dobrze o tym wiecie. Każdy, kto obserwuje mój kanał od dłuższego czasu, doskonale wie, że uwielbiam M-Bank, z którym sam się sądzę. Wygrałem w pierwszej instancji, teraz będziemy walczyć w apelacji. Więc jeżeli chodzi o m to piszę, co to za kwota. Te 66 594 zł, jeżeli słuchacie tego w formie podcastu i chcielibyście zobaczyć slajdy, to wskoczcie na kanał na YouTube, bo na YouTube macie w odcinku widok tych dokładnie rzeczy, o których mówię, a jeśli słuchasz podcastu, no to tego nie ma jak pokazać. Czyli tak, jeszcze raz, kwota 66 594 zł. Jest to suma środków wypłacanych na rękę, w cudzysłowie, oraz prowizji banku. Od tej kwoty bank nalicza odsetki. Dziękujemy Ci, MC Johnson. Dziękujemy Ci, mbanku, że tak pięknie wskazałeś nam to, w jaki sposób postępujesz niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Walka o SKD będzie jeszcze przyjemniejsza. Bank pobrał prowizję, czyli zarobek, i od tego zarobku pobiera kolejny zarobek w formie odsetek. Jest to niezgodne z ustawą i w takim przypadku można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jak widzimy tutaj dalej w tej umowie kwota 60 tysięcy złotych, czyli 66 594 minus 6 594, bo tyle około tam 6600 wynosiła prowizja. 60 tysięcy złotych jest to kwota, którą bank wylicza według tam zasad opisanych z, w ustawie z 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim. Obejmuje ta kwota wyłącznie środki wypłacane na rękę. Więc mamy przykład umowy banku, w której skredytowana prowizja dorzucona do zadłużenia i bank sam informuje, że nalicza od niej odsetki. Dziękujemy za ułatwienie. Zobaczmy drugi przykład. Drugi przykład to umowa PKOBP. I proszę bardzo. Tutaj czytamy sobie o tym, że PKOBP udziela pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej, zwanej dalej pożyczką w kwocie 66 980 zł. i 35 groszy. No i teraz, co się składa na tą kwotę? Ile z tych 67 przyjmijmy w zaokrągleniu tysięcy zł. zobaczy na swoim koncie do dyspozycji klient. No więc, proszę bardzo. Całkowita kwota pożyczki, kwota pożyczki bez kredytowanych kwotów, kosztów, przepraszam, pożyczki 46 896 zł i 30 groszy. Czyli dług 67 tysięcy, konsument na rękę dostaje 47 około tysięcy. To gdzie wyparowało 20 tysięcy? Co się stało? Co to za 20 tysięcy? No, zobacz. 67 tysięcy to 20 z 67 to jest około 30% całej kwoty. Co to za pieniądze? Bank nas o tym informuje. Zobaczmy dalej. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty, do zapłaty przy wypłacie PKO BP pożyczki kosztów obejmujących prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 4,632,43 i 43 grosze, czyli 4600 to jest prowizja. Składki ubezpieczeniowe za cały okres ubezpieczenia równy okresowi kredytowania w wysokości 15 458,62 zł i 62 grosze. I teraz to ubezpieczenie 15 prawie 500 i 4600, 600 czyli 20 100 zł około. To są koszty około kredytowe. Zobacz, jaki to jest w ogóle absurdalna Absurdalna rzecz. Jak, jaka, jaka to jest absurdalna rzecz? Aż widzicie, zgubiłem słowo. Pomyliły mi się końcówki. Żeby pożyczyć 47 tysięcy, to koszty tego 47 tysięcy to 20 tysięcy. Czyli około 45% kwoty, którą dostajesz, to o 40, około 5% powiększono kwotę długu, żeby dać ci taką pożyczkę. I teraz od tego jeszcze, od tej kwoty długu powiększonej o prawie połowę. Dopiero od tego naliczają odsetki. No to jest niesamowite. Gdzie my żyjemy? Na całe szczęście jest ustawa, która mówi o tym, że można w takiej sytuacji skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Trzeci przykład to umowa z Alior Bankiem. No i tutaj bank udziela kredytu da, kredytobiorcy kredyt w wysokości 174 644 zł i 72 grosze, czyli przyjmijmy w uproszczeniu 175 000 Z tych 175 tysięcy co tam w środku jest? Jest to kredyt konsolidacyjny, konsolidacyjny, który zawiera potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy 99 400, czyli klient dostaje 99 400 gotówki, Spłaca też inny kredyt w Alior Banku na około 45 000, co widać tutaj na tym slajdzie i spłaca inny kredyt w Kredi Agricole na 2079. Czyli nasz kredytobiorca, szybko licząc, 99 400 dostaje na rękę i około 46 700 pokrycie kosztów innych kredytów. Czyli licząc szybko to mamy 140 6 tysięcy około to jest kasa, jaką klient dostał lub pokryło to inne dotychczasowe kredyty. Brakuje nam tu jeszcze trochę pieniędzy do tych 175. No więc wchodzą tu koszty kredytu. Zapłatę kosztów kredytu, czyli na te 175 tysięcy składa się też zapłata kosztów kredytu określonych poniżej. Prowizja za udzielenie kredytu w wysokości blisko 13 tysięcy złotych. I jednorazowej składki ubezpieczeniowej w wysokości 15 750 z groszami. Licząc prosto, mamy 28, 28, 28, 28, 28 750 zł kosztów około kredytowych. Czy klient je zapłaci? Nie. Do tych 140 tam. 7, czy ile nam tam wyszło, tych tysięcy złotych, które klient dostał do dyspozycji, doliczono te 28 tysięcy kosztów, no proporcje utrzymajmy, 28 tysięcy kosztów udzielenia kredytu i dopiero od tej całości bank zaczął naliczać ratę i pobierał i tą część kapitałową, która spłacała tą skredytowaną prowizję i skredytowane ubezpieczenie oraz od tej kwoty pobierał odsetki, czyli skasował klienta dwa razy. No dobrze, zakładając, że być może oglądając teraz ten materiał, myślisz sobie, o mój Boże, ja mam taki kredyt. Ciekawe, czy mój bank się kwalifikuje, bo Grzegorz mówił o Aliorze, o PKO, M. Banku, a co z Santanderem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można sprawdzić, i po to, żebyście mogli to sprawdzić, to jest link poniżej, w miejscu na opis tego filmu, gdzie możecie zamówić rozmowa z ekspertem.pl/łamane na SKD. Sprawdzimy Wasze umowy bezpłatnie i powiemy, co można zrobić ile pieniędzy do odzyskania. Ale kto może z tego skorzystać? Skorzystać z tego mogą konsumenci. Czyli skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie dotyczy przedsiębiorców ani osób, które wzięły kredyty na cele inwestycyjne. Teraz, co oznacza ta sankcja kredytu darmowego, to za chwilę powiem, ale od kiedy, od kiedy kredyty udzielane mogą z tego skorzystać. Więc ta ustawa weszła w życie 18 grudnia 2011 roku i kredyty wzięte od tej daty podlegają pod tą sankcję, jeżeli bank naruszył ustawę. Jak, jaka kwota wchodzi tu w grę? My przyjmujemy do prowadzenia sprawy z widełek od 40 tysięcy złotych kredytu, który został udzielony już łącznie z tymi opłatami, do kwoty 255 tysięcy złotych. Ta górna kwota wynika na wprost z ustawy, że sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów do 255 tysięcy złotych. Co ważne, jeżeli taki kredyt w przeliczeniu na złotę wziąłeś na przykład w euro, w dolarach czy w jakiejkolwiek innej walucie, ale był to kredyt konsumencki udzielony w Polsce do kwoty 255 tysięcy, to również możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli twoja umowa ma takie nieuczciwe praktyki. Ile można w takim razie odzyskać? Jakie są skutki takiej sankcji kredytu darmowego? Jak sama nazwa mówi, na skutek powołania się, że korzystam z tego prawa do sankcji kredytu darmowego, co robimy w imieniu klienta, Możesz skorzystać z tego, że bank musi obsłużyć Twój kredyt za darmo, mówiąc wprost. To oznacza, że jeżeli spłaciłeś swój kredyt, to odkąd nastąpiło kompleksowe rozliczenie z bankiem, czyli nie tylko Ty spłaciłeś kapitał, ale jeżeli spłaciłeś go przed czasem, to bank oddał Ci proporcjonalnie część prowizji i odsetek, który powinien zwrócić, więc to zawsze sprawdzamy. To od tego czasu kompletnego rozliczenia masz 12 miesięcy na zgłoszenie skorzystania z tego prawa. Więc ci z was, którzy mają spłacone takie kredyty, zgłaszajcie się czym prędzej, bo rok szybko mija i za chwilę będzie po temacie. Jeżeli taki kredyt spłaciłeś zgodnie z harmonogramem, czyli płaciłeś do samego końca, on się zakończył, bo był 5, 7, 8 letni, to masz rok czasu na zgłoszenie skorzystania z sankcji kredytu darmowego, odkąd nastąpiło kompletne rozliczenie z bankiem. A co z kredytami, które są w dalszym ciągu czynne. To jeżeli taki kredyt płacisz w dalszym ciągu, to to, co możesz zrobić, to oczywiście natychmiast wypełnić link, formularz z linku poniżej, zgłosić się na bezpłatną analizę Twojej umowy. I jeżeli okaże się, że są prawne możliwości do tego, żeby prowadzić Twoją sprawę, otrzymasz warunki jej prowadzenia, ale co ważne, wtedy zgłaszamy w Twoim imieniu chęć skorzystania z tego. Tego twojego prawa do, do sankcji kredytu darmowego. Na skutek tego bank będzie musiał zwrócić wszystkie prowizje i odsetki, które pobrał od samego początku. Od samego początku, a następnie na dalszą część kredytu, do spłacania tego kredytu, bank będzie musiał przedstawić Ci nowy harmonogram spłaty. Co to oznacza? To oznacza, że Twoja rata spadnie. Wysokość Twojej raty się zmniejszy i będziesz płacić od tej pory już tylko. Sam kapitał. Zero odsetek. Zero odsetek. Kredyt za darmo i bank ma obowiązek obsługiwać go dalej do końca zgodnie z zawartą umową. Więc taka jest kara dla nieuczciwych banków. No powiedzcie, czy mogą być ten czwartk, czwartkowy wieczór lepsze wiadomości niż te, które Wam właśnie przekazuję, zwłaszcza jeśli masz taki kredyt. A jeżeli to nie Ty masz taki kredyt, bo na przykład obserwujesz mój kanał, czy słuchasz mojego podcastu, dlatego że sam jesteś Frankowiczem i to tu Cię to. Przyciągnęło, być może od dawna obserwujesz moje treści. To wyślij koniecznie link do tego filmu tym Twoim znajomym, którzy mają kredyty w złotówkach. Wyślij im koniecznie link do tego filmu, bo możesz im pomóc odzyskać pieniądze i ukarać nieuczciwe banki. Co za to musisz zrobić, żeby skorzystać z tego? Oczywiście, żeby wiedzieć dalej na bieżąco, co z tymi tematami, bo na ten temat będę nagrywał teraz też więcej materiałów. To oczywiście, subskrybuj mój kanał. Daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz, czy wiedziałeś. Napisz mi, właśnie, jestem ciekaw, jak wielu moich widzów o tym widziało. Czy wiedziałeś o tym, że istnieje kolejny szwindel banku, właśnie taki jak ten, o którym powiedziałem? Czy wiedziałeś o takim prawie sankcji kredytu darmowego? Napisz proszę w komentarzu, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda wśród moich widzów. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, chcesz skorzystać ze sprawdzenia Twojej umowy w miejscu na opis, też powinien się wyświetlić wam adres strony, na której wejdziecie, wypełnicie formularz, eksperci z mojego zespołu zadzwonią i sprawdzimy umowę. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Grzegorz Celebrat.